Witam. Dziś w krótko i na temat będzie o tym, co jest najważniejsze w życiu. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że zdrowie, inni, że bogactwo, a jeszcze inni, że piękny i szczęśliwy związek. Większość z Was pragnie zmian w jednym z tych obszarów, a zdarzają się i tacy, którzy pragną ogólnie dobra, ale takich ludzi jest już mniej. Zazwyczaj pragniecie pracować nad bogactwem albo zdrowiem, czy też chcecie się skupić na związku. Ogólnie mówiąc, pragniecie pracować nad tym, czego najbardziej Wam brakuje, chociaż w innych obszarach też bywa u Was różnie. Postaram się jak najlepiej opisać Wam, czym jest sukces, tylko w jednym z tych obszarów. Jak wygląda życie, kiedy osiągniemy pełnię tylko w jednym z nich? Zacznijmy od bogactwa. Jeśli osiągniecie miliony czy miliardy w zależności od Waszych pragnień, owszem, staniecie się niezaprzeczalnie bogatymi ludźmi. W sferze finansowej niczego nie będzie Wam brakowało. Jeśli jednak zaniedbacie inne obszary, Wasze życie może być puste, samotne, i będziecie korzystać z tych droższych leków i klinik, aby ratować zrujnowane zdrowie. Finanse nie gwarantują Wam pięknego związku, ciepła bliskich ani zdrowia. Nie gwarantują pięknego życia. Gwarantują wygodniejsze domy, lepsze samochody i tym podobne. Możecie to zobaczyć na prostym przykładzie niektórych sławnych i bardzo bogatych osób, których zdjęcia krążą w internecie, a na których takie osoby na przykład leżą w stanie nietrzeźwości, otoczone własnymi wymiotami, samotne i niekochane, ale na pięknej podłodze i pod kosztującą majątek lodówką. Natomiast jeśli chodzi o związek, to kiedy zadbacie o satysfakcjonujący Was związek, również i w innych dziedzinach nie otrzymacie gwarancji powodzenia. Owszem, będziecie żyli z kimś, kto spełnia Wasze oczekiwania, ale reszta rodziny wcale nie musi Was kochać, a także możecie zauważyć brak przyjaciół. Również i tu Wasze zdrowie może być w opłakanym stanie, a i finanse mogą bardzo kuleć. I może, i razem raźniej jest żyć w biedzie, ale w spełnionym życiu nie o to przecież chodzi. To samo tyczy się zdrowia. Możecie być super zdrowymi ludźmi, ale z ogromnymi problemami i w związku, i finansach. Wtedy zazwyczaj nie potraficie docenić zdrowia i wcale nie uważacie tego za super dar. Pragnę tu zwrócić Waszą uwagę na to, że dążąc tylko do poprawy jednej strefy życia, nie zbudujecie życia swoich marzeń. Naturalnie, na starcie, należy skupić się na oczyszczeniu i zwrócić uwagę na to, co pilnie wymaga poprawy. Ale prawdziwa praktyka zmieniająca całe życie na lepsze, to praktyka nad tym, co czujecie i myślicie. I tu powiem to po raz tysięczny. Jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Nie ma innej drogi. To, co naprawdę czujemy i myślimy, wyraża się w naszym życiu. Dlatego warto jest zadbać o to, by nauczyć się myśleć i czuć w sposób, który nam służy i naprawdę nas wyraża. Naturalnie więc najlepszym rozwiązaniem jest przejście na właściwą dietę mentalną, która gwarantuje Wam spełnione życie, w którym macie wszystko. Zarówno doskonałe zdrowie, jak i świetne finanse, sukcesy, wspaniałe relacje. Co więcej, kiedy jesteście na właściwej diecie mentalnej, doświadczacie jeszcze więcej błogosławieństw, o których teraz nawet nie myślicie, a może nawet z których nie zdajecie sobie sprawy. O diecie mentalnej mówię w wielu moich filmach, a także napisałam książkę na ten temat, którą Wam z serca polecam. Link do książki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Mało kto naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda właściwa dieta mentalna, przez co takie osoby już na starcie mają trudniej na tej drodze.
Jeśli pragniecie poznać siebie i cieszyć się każdą sekundą swojego życia, tworząc je w pełni świadomie, musicie przejść na właściwą dietę mentalną. Na początku jest to dość trudne, ponieważ jesteście przyzwyczajeni do zupełnie innego sposobu myślenia, ale z czasem staje się prostsze. A jeśli pozostaniecie wytrwali, pewnego dnia ta dieta w naturalny sposób zmieni się w wasz nowy styl życia. A kiedy tak się już stanie, naturalnie w każdej sekundzie będziecie tworzyć przepiękną rzeczywistość. Będzie się to odbywać już bez najmniejszego wysiłku z waszej strony, ponieważ to myśli i uczucia tworzą rzeczywistość. A kiedy jesteście na właściwej diecie mentalnej, są to piękne i budujące myśli oraz uczucia o najwyższych wibracjach. Dlatego wasza rzeczywistość musi być z nimi zgodna, pomnażając je. Pamiętajcie, że to, iż myśli i uczucia tworzą rzeczywistość, to nie jest przypuszczenie, tylko fakt. Jest tak bez względu na to, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. To, co myślicie dzisiaj, tworzy wasze jutro. Jeśli chcecie zacząć tworzyć swoje życie świadomie, zgodnie ze swoimi marzeniami, musicie zacząć kontrolować swoje myśli i uczucia. W każdej sekundzie zmieniamy rzeczywistość, jeśli zmieniamy nasze myśli i uczucia. Nie istnieje coś takiego jak niezmienne przeznaczenie. Dlatego nie przejmujcie się, jeśli do tej pory myśleliście głównie negatywnie. Jeśli przejdziecie na właściwą dietę mentalną, zaczniecie tworzyć świadomie, a to, co było wcześniej i to, jak myśleliście wcześniej, przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Pamiętajcie, że sami świadomie lub nieświadomie decydujecie o swoim przeznaczeniu i zawsze możecie je zmienić właśnie teraz. W chwili obecnej. Użyłam tutaj słowa przeznaczenie, ale ja przez to słowo rozumiem to, że przeznaczenie jest efektem naszego myślenia, myśli i uczuć, które wybieramy. Dlatego nie jest ani stałe, ani niezmienne, a co najważniejsze, jest tworzone jedynie przez nas samych i to również i my sami możemy to przeznaczenie w każdej chwili zmienić. Coś takiego jak nieuchronny los nie istnieje. Wasze życie jest w waszych rękach. Pamiętajcie, że tu na kanale Sekwencji Zmian znajdziecie masę filmów, zarówno tych, w których tłumaczę, w jaki sposób tworzymy swoją rzeczywistość i jak działają prawa umysłu, jak i tych ze skuteczną i sprawdzoną praktyką mentalną. Możecie w każdej chwili z nich śmiało skorzystać, do czego was z serca zachęcam. Natomiast na stronie internetowej www.sekwencjazmian.pl znajdziecie między innymi pomocne kursy, spersonalizowane medytacje czy trening osobisty. Zapraszam was również serdecznie na grupy Sekwencji Zmian. Medytuj i twórz rzeczywistość z Sekwencją Zmian oraz Neville Goddard Teoria i Praktyka, na których staram się każdego dnia wystawiać dla was pomocne posty, zarówno z wiedzą, jak i z praktyką, motywując was i wspierając. Na dzisiaj wkrótko i na temat to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.